i odwrotnie. Your feelings after yesterday game? I thought you never asked. No, it was tough, of course. Last second goal, never nice. Oh, sorry. But Sweden played very, very well, I think. Yeah, they play against one of the best teams in the world, if not the best. So yeah, they did a good game. But unfortunately, that's football. It's for the full game. So. Unfortunately, they conceded a goal in the last second. You know, now we have to win against Mexico. One of ex-coaches of the Polish national team, Leon Benhaker, he said that you can be sure that you won a game against Germany when you are in a bus. Yeah. That's true. It's really difficult. So. But we will see. But one game to go. Yeah, we but Sweden yeah, has chances too. Yeah. Win against Mexico and I think we are through. Co? Czy było widać skład, Kowalski pierwszy do wejścia. Ale to twoim zdaniem nie zagra w podstawie? Tak, podobno był skład podany. Tak? Ja bo Kownaś ogólnie dobrą zmianę dał, nie? Bardzo dobrą. No to ja raz już czekam u trenera. Będzie pierwszy do wejścia. Jak nie pierwszy. No ale dzisiaj chyba jeszcze nie. Będzie 3-4-3. Tylko dla ciebie. Jakieś zdjęcie? Jasne. I mega mi się mecz podobał Belgii znowu. Znowu mi się mega Belgii podobał. No nie wiem co, tylko Belgia. Ale ogólnie od początku wiem, że... Fajnie grają. Ogólnie mówię, jeszcze przed mundialem powiedziałem, że Belgia faworyta, zostałem tu wyśmiany. Zobaczymy. No tam fajny sztab mają, nie? Bo tam jest Martinez, Aury jest jego asystentem, nie? Nie mają taką ekipę, że... Ten Lukaku Kurlasu będzie, mówię. Krystynka. Nie. Zobacz. Możemy się założyć. Ile po 4 mają, nie? No. Jest idealne. Obaj mają rozegrane 2 mecze. Obaj mają po 4 bramki. Z kim gra Portugalia teraz? Z Iranem. Aaa, to będzie wszystko na niego grane. A Belgia gra z Anglią, nie? Tak. Dobrze. Lukaku zostaje proszę strzelców. Krystyna. Proszę. No i wygrałem. A co byś, co lepiej będziesz wybrał? Tych Belgów? Najlepszy? Nie, no ten drugi. Ten drugi był mecz. Drugi Belgów? Ofensywa, nic, tam nie cofali, otwarty mecz. Ale to wiesz, to Belgowie tylko grali fajnie, nie? No i to wystarczy. Nie, tak jak Portugalia trzymuje. A Niklas przeżywał wczoraj? Strasznie. Tak? No ale jak to w ostatniej akcji meczu, to